dlaczego dobry wieczór? Bo jest u nas już grubo o 24 i wróciłam z pracy. Ale najlepsze dopiero, słuchajcie, przed nami. Tak bardzo nie mogłam się doczekać, że zaczynam w tym roku vlogmasy wcześniej. Dlatego też witam Was oficjalnie o 12.22 w tegorocznym vlogmasie 2024. Więc zaprezentuję Wam na sam początek intro. It's time! Wróciłam po 10-godzinnym dyżurze. Wyglądam zresztą, sami widzicie jak, natomiast zrobiłam rzęsy u mojej ojci, co też zobaczycie w przebitkach na tym filmie. I uwaga, uwaga. Ta sterta rzeczy może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Jedziemy w daleką podróż. Dlatego też stwierdziłam, że skoro wyjeżdżamy już jutro, a w zasadzie to już dzisiaj, po godzinie 16, dużo pracy jeszcze przede mną, bo musimy zrobić paznokcie. Jutro jedziemy w pewne miejsce zrobić coś ciekawego ze włosami, także na pewno zabiorę Was ze sobą. I stwierdziłam, że ten film będzie trochę organizacyjny, chociaż o organizacji opowiadałam Wam trochę w filmie świątecznym z holem zakupowym, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to na pewno Wam gdzieś go podlinkuję, albo w komentarzach, albo będzie gdzieś do odświeżenia po bokach. Natomiast sterta rzeczy jest, walizka tam na dole też i zaraz dobieramy się, słuchajcie, zapakowanie, przed nami jeszcze hol spożywczy, także trochę przed nami będzie się działo. Więc, moi drodzy, oficjalnie zaczynamy już pierwszy tegoroczny vlog z 2024. Jaram się, bo czekałam na tę serię cały rok, czyli całe krągłe 12 miesięcy. No i co? Nie przedłużam. Lilusia zjadła, idziemy szybki spacer ogarnąć jeszcze po tej mojej dnióweczce i zabieramy się za roboty, bo musimy się spakować, zrobić paznokcie. Długa noc przed nami. Zaczniemy sobie od ogromnego holu z Lidla. Moje Biedronki z Lidla. Najlepszy sklep na świecie. Ci, co oglądają dłużej, doskonale wiedzą. Także, moi drodzy, póki weszłyśmy do domu, na dworze listopadowo, chociaż w tamtym tygodniu było bardziej grudniowo, bardziej vlogmasowo, co też Wam pokażę. Może na chwilę na tamten śnieżny, ale miły poranek. Słuchajcie, jedziemy na wyjazd, więc będzie zdrowo, będzie niezdrowo, ale ważne, że wszyscy się najemy i że będziemy szczęśliwi i że będzie świetny ten wyjazd. Nie mogę się doczekać, wszystko zobaczycie oczywiście na vlogmasach. Jaram się, bo czekałyśmy bardzo długo. W sumie to czekaliśmy, bo jedziemy też w męskim składzie na ten wyjazd i te vlogmasy w tym roku będą tak przepełnione wyjazdami, energią i super świetnymi rzeczami, że ja już nie mogę się doczekać, aż Wam wszystko pokażę. Sama nagram. Już bardzo bym chciała, żeby dużo rzeczy się, słuchajcie, wydarzyło. Ale wracając do holu zakupowego, ciperki. Jak na każdy nasz wyjazd przystało. Do domu wzięłam też nam banany. Jak na grudzień, to cała skrzynka, słuchajcie, mandarynek. Na wyjazd piguski. Dwie czekolady Milki. Do domu chleb. Moje ulubione owsiane mleczko. Ale spokojnie, o Kubie też nie zapomniałam. Wzięłam dwa, bo nie dałabym rady unieść więcej niestety. To była promka. Mięsko. Do mięska, moi drodzy, jeszcze jest ogóreczek. Proszę, ja Was bardzo. Na wyjazd gwiazdeczki. Lubiłam je w dzieciństwie. Bardzo pyszne. Do domu jeszcze ziemniaki mączniste. Coś 18+. Nie family friendly, ale też będzie. Do tego sos do spaghetti. Anetko, jeżeli to oglądasz, to z pozdrowieniami dla Ciebie serdecznymi. Wzięłyśmy MMS-y też na drogę. Zrobiłaś nam smaka co miesiąc. Do tego dwa kamembeuty. Wormsiki. I wyjazdowe szyneczki i szyneczka z serkiem i szyneczka z serkiem do domu. Także dwupak, coś na wyjazd, coś do domu.
No to słuchajcie, moi drodzy, po tej 10-godzinnej dniówce należy mi się przebrać w piżamkę, zrobić szybki prysznic, spakować walizę. Jak widzieliście po butach w tej wcześniejszej przybitce, będzie to waliza typowo zumbowa. Jedziemy na wyjazd zumbowy, wam zdradzę, ale jaram się niesamowicie. Ja bardzo po prostu w ogóle te vlogmasy. Ten pierwszy odcinek będzie taki bardziej średnio świąteczny, średnio vlogmasowy. I kalendarz adwentowy dopiero będziemy otwierać od drugiego vlogmasu. To dlatego, że wrócę z pewnego miejsca, o którym się dowiecie już jutro rano. Czyli w waszym przypadku dopiero 1 grudnia w niedzielę. I jaram się. Ale jak wrócimy, to dopiero będziemy kalendarz ogarniać, robić. Wszyscy już wiemy dokładnie, jaki ten kalendarz. Ja chcę się po prostu, słuchajcie, przebrać, spakować. Oh. Ale nie martwcie się. Będzie świąteczna dzisiaj piżama i świąteczny kubek do herbaty, także pochowam to, co mam pochować do lodówki i zabieram się za pakowanie walizki. Także wracamy za... Zobaczcie, kto wrócił do żywych. Zamówiłam nową i teraz mamy 4 kółka dobrze przymocowane. Także zobaczymy, jak bardzo wytrzyma ta walizka i czy przeżyje więcej niż ten jeden wyjazd. Chodzi o kosmetyczkę, to postaram się też zabrać takie pełnowymiarowe produkty. Nawet mam mały pomysł na to, co mogłabym zrobić, żeby je zabrać, ale uwaga, teraz wam pokażę, co w tej kosmetyczce, słuchajcie, ze sobą zabieram. No to takie spotykane, może tak, może nie, wiadomo, bardziej lub mniej. O, mój skrobak, różne takie śmieszne rzeczy, no wiadomo. Do czyszczenia, tak, uszu, do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, jakaś golarka, szczoteczka do rzęs, coś na niespodziewany damski okres i tak dalej. W tej buteleczce mam jeszcze płyn micelarny, dlatego mam nici Jordan Expand. Super są, świetny wiciorek, ogólnie polecam, nie robi żadnych szkód naszym zębom, naszym dziąsłom, nie krzają te dziąsła dzięki temu. Po pomieszaniu z naszą śliną to się robi taki wiciorek. Baby pasta do zębów, pracuję w stomatologii, więc jest tego całkiem sporo. Klamra, chociaż chyba nie będzie mi potrzebna, miejmy nadzieję. Do tego olejek do włosów, taki błysk w mgiełce, którą dostałam od Agi na Sylwestrze. Do tego baby płyn do kąpieli, przepięknie pachnie takim cytrusem. No, naprawdę, pachnie obłędnie. Do tego, wiadomo, szczoteczka i skrobak do języka, nie żebym w domu robiła to tak często i regularnie. Kulka, pianka do mycia, do zmywania makijażu i jakiś tam baby perfum. Natomiast zapomniałam, słuchajcie, o płatkach kosmetycznych i mam nadzieję, że ktoś będzie miał. Albo rano po prostu się przejdę i wezmę sobie część, bo jestem gdzieś tam Biedronkę, mam w miarę blisko. No i Lilo się pakuje oczywiście do środka. Więc zobaczymy, co mi się tu wmieści. Pyk. Moi drodzy, godzina 1:24 aktualnie, więc idziemy spać. Pazy robimy rano, więc wstajemy o 5:00. Ale słuchajcie, spakowana jestem, jedzonko spakowane. Mamy outfit taki na sportowo, odwiecie do auta, potem zachowany. Makijaż zrobimy sobie rano, prysznic weźmiemy też rano. Myślę, że spoko będzie. A na razie idziemy spać z Lilusią, więc życzymy wam dobranocy. Widzimy się rano, do zobaczenia. Moi drodzy, godzina 8:41, ja jestem w tak zwanym niedoczasie, z ręką w lampie i zaraz mnie odbierają, jeszcze muszę mieć włosy. Także świetnie, świetnie, przynajmniej oczy mam zrobione, to widać, że jakbym była pomalowana, choć nie jestem. A pazy to jest totalna inwencja twórcza, będą zielone, bo to sukienki, którą będziemy mieć późnym, późnym wieczorem na dniach. Ale stwierdziłam, że nie byłabym sobą, gdybym nie dodała trochę błysku, więc jak tylko mi się w lampie skończy ta długa sekunda, która trwa po prostu okropną ilość czasu i trwa dłużej niż bym tego chciała normalnie. Wybaczcie za to pranie, które tam wisi, ale ono jest do sprzątnięcia na dniach. Jak będziemy też zdobić chatę, tak vlogmasowo, tadam, tadam, dodałam trochę błysku. Dziwnie się czuję w tym kolorze na paznokciach, ale nieważne, lecę myć. Hello. Szybki spacer i moi drodzy, już zdradzam, pewnie i tak będziecie widzieć po miniaturze, jedziemy robić kuca! Zamysł jest taki, że każdy z nas ma kolor paznokci dopasowany do sukienki,
wplecione pasmo kolorów sukienki we włosy i duży przedłużany kuc. Także śpiecham się i jedziemy robić kucę. Jezus Maria, jaka piękna. Ale ekstra to wygląda! Moi drodzy, musicie przyznać, że w tym roku vlogmasy nie tylko wizualnie będą piękne, ale ja uważam, że ten kuc w ogóle robi mega robotę. Wplecione mamy do sukienki kolory. Muszę się upewnić, tą sukienkę w ogóle spakowałam, bo wczoraj w nocy to tak na chlipcika. Ale wygląda to, słuchajcie, pięknie. Jeszcze dołożę tego makijaż bardziej intensywny, czy coś w tym stylu. Sztos! No wygląda to bosko do tej grzywki. No i moi drodzy, kawusia musi wlecieć jeszcze, bo powiem wam, że miałam wstać w ogóle dzisiaj o 5 nad ranem. Taki był plan, budzików było dużo i całe szczęście, że Kuba zadzwonił, ponieważ nie wstałam, jak możecie się oczywiście domyślać. No i niestety miałam bardzo ograniczony czas, a przed tym kucem trzeba było po pierwsze umyć włosy, musiałam zrobić paznokcie, żeby jakoś wyglądać. Cóż, jeżeli widzicie, że na kanale pojawia się jakiś większy glow up wizualny, to prawdopodobnie gdzieś jadę. No, także otwieram mleczko, słuchajcie, i robię kawusię. Muszę się obudzić, szybko coś sobie pyknę, zjem jakieś pyszności. No i co? No i dopakuję się, muszę poładować sprzęty, zegarek i w ogóle muszę się dopakować. Dzisiaj tak na luzie, totalnie. Wieczorem kreacja może będzie lepsza, ale jestem po prostu, słuchajcie, zachwycona. No wygląda to przepięknie. Ja ogólnie lubię siebie w długich włosach. Miałam ostatnio tak długie włosy, chyba gdzieś dotąd, myślę, jak byłam na ślubie Madzi, więc... Tadam! Piękne, piękne, pięknie. Tak to wygląda z tyłu. No pięknie to wygląda. Super, ja jestem w szoku. I do grzywki to pasuje, wszystko jest idealnie dopasowane i nawet tu mam takie przypinki. Wrzucę wam fotę, jak to wygląda, wiecie, tak z bliska, bo mi Agusia zrobiła zdjęcia, bo byłyśmy razem z Agą. Moi drodzy, nic, idę pić kawę w świątecznym kubeczku, jak na vlogmasy przystało, idę się dopakować, doładować sprzęt. Znają nas właśnie znajomi spod domu i jedziemy dalej. Po resztę i wyruszamy, moi drodzy, już oficjalnie mogę powiedzieć, do Warszawy na 10. edycję Dance Fiesta. Byłyśmy w tamtym roku w dużo mniejszym składzie i teraz jesteśmy w większym składzie, jest po prostu taka wielka zumbowa impreza, tym razem 3-dniowa, więc jest piątek, sobota i niedziela, będzie chair dance, zumba tuning, aqua zumba, wszelakiego rodzaju masterclassy, jest też jam session, ale nam się nie udało niestety na jam session z album załapać, natomiast jeszcze kolejne wyjazdy też przed nami, ale spokojnie. Mam nadzieję, że wyjazd będzie udany. Zobaczycie wszystko, co działo się w tej Warszawie, oczywiście w tym drugim vlogmasie, czyli vlogmas drugi będzie opublikowany 3 grudnia, a 2 grudnia będziecie widzieć to, co się działo. Tak? Dobrze mówię? 1 grudnia będziecie widzieć to, co się dzieje teraz, czyli aktualnie, a 2 grudnia będziecie widzieć to, co się działo na fieście już w ogóle, bo podzielę to na 2 osobne gdzieś tam filmy. Ten będzie najwyżej krótszy, taki bardziej organizacyjny, przygotowawczy, wiecie, do wyjazdu i w ogóle, ale nie mogę się, słuchajcie, na siebie napatrzeć. No wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ładnie i robi naprawdę dużą robotę. I chyba będę co jakiś czas po prostu chodzić tak sama dla siebie, bez wyjazdu. W takim pięknym kucyku. Pani Kasia zrobiła wielką robotę, także gratuluję, bardzo dziękujemy, ślicznie, ja się czuję po prostu tak plus 10, wiecie, do pewności siebie mimo wszystko, zresztą sami widzicie po humorze, po uśmiechu, no i w przebitkach wam też pokażę cały proces oczywiście powstawania tego kuca, albo już możliwe, że go widzieliście, także co, robię kawę, szybko zjem, dopakuję się i dalsza część Dance Fiesty przed nami. Zobaczcie, kto mi pilnuje walizki. Lusia mi pilnuje walizki, tak, ukocieścinko. Teraz się podmalowałam, no musicie przyznać, że wygląda to naprawdę zacnie. U góry jeszcze powpleciane te rzeczy, no bosko, ja jestem zachwycona, słuchajcie. Ale foty będą, no ja, pięknie to wygląda. Chyba na Sylwestra też takie zrobię. Do Sylwestra jeszcze tyle czasu, ale jestem po prostu ekstra. Piję kawkę,
montuję dla Was tego vlogmasa, żeby wleciał. No i co? Jesteśmy, że tak powiem, w oczekiwaniu na przyjazd. Zostały moje 2 godziny i jedziemy. 2 godziny i jedziemy. Czy ten vlog będzie pełen ekscytacji, cieszenia się i składu braku i braku ładu i składu? Tak. Czy się tym przejmuję? Nie. Czy jestem happy bardzo? Tak.